kochanie. Miłość to jest serce, zakochaność, przytulać się. A kto ty kochasz? Adrianka. Okay. To jest takie coś, jak ktoś chyba daje komuś prezent i ten ktoś jest z niego zadowolony. Kogo kochasz? No bo wiadomo, babcię i dziadka, i mamę, i tatę. A co to jest miłość? Że jest fajny. A kogo kochasz? Babcia i dziadka. Serce. Miłość to, jak ktoś się zakocha. Co to jest miłość? Co to jest miłość? Mamy i tatę. Mamę. I Agatę, i tatę, i mamę, i babcię. Fianka. A kogoś jeszcze? Babcię Zosię i babcię. I babcię Grażynkę i dziadka Andrzeja. Mamę i tatę. Za kogoś się ukocha i pocałuje. Się przytulić. Miłość zacałować i tytulać. Nie wiem. A kogo kochasz? Nie pamiętam. Kto być miło, mamina. Babcia. A kogo kochasz? Tatkę i babcę. Nie mam słuchawek. No nie masz słuchawek. A powiesz, co to jest miłość? Serce zostaw. A kogo kochacie? Mamę i tatę. Babcie i dziadkę. Coś, co się kocha. Co się kocha. Że całować się. A coś jeszcze? Tańczyć. A kogo kochasz? Adzia. A kogo ty kochasz? Michalinę. Kochać się. Miłość to kochać. Miłość po prostu. Okej. Okay. A kogo kochasz? Kaspra i mamę i tatę. Chcę lubić. A kogo ty kochasz? Babcię i dziadka. Dziadka. Ale co to jest miłość? To się całuje. Dziadka. Dziadka i babcia. Szymon, powiedz, co to jest miłość? Co to jest miłość? Jedzieć motorem. To się kocha. Co to znaczy, że się kogoś kocha? Przytulając. Pokazuje, że jak chcesz się przytulić, to można tak zrobić. No przytulasy. Pocałunkiem. Powiedzieć. Tak. I dziadka też lubię przytulać. I można chodzić na randkę. Kupić mu coś. Uśmiech. Lepiej za mamy. Pocałuję. Dać buziaka. Całować. Przytulam się. Przytula? A lubisz się przytulać? Nie? A dawać buziaki? Przytulić się? O, można tak jak Lenka, nie? Idę się przytulić. Powiedzieć, że ich kocham. Buziak. Przytulić. Jak myślisz, można kogoś przytulić? Zaskupić. Można przytulić kogoś. Zacałować kogoś. Można zrobić dla urka.
Tak. I można dać czekoladki. Zaś jest grzeczny. Pusaka daje. Szitulankę. Se mnie przytulili. Że mogę pograć na tablecie. Bo dziadek ma tablet. Ja mi dałem dużo prezentów. Za to, że mi robią radość. Nie wiem. A lubisz się z nimi bawić? Tak. A co jeszcze lubisz z nimi robić? Lubię się z nimi przytulać. O, to wiadomo, wiadomo. To znaczy za co? To znaczy za to, że oni też mnie kochają. Najbardziej kocham babcię Halinę. Że są taki kochani. Że babcia przytula się ze mną. A dziadka? Też przytula ze mną. Co najbardziej lubisz z nimi robić? Lubię piać. Z dziadkiem lubię chodzić do piwnicy, a z babcią na działkę. Z babcią ogólnie się bawię, a z dziadkiem prawie nic. A co najbardziej lubisz z nimi robić? Usiąść. Bawić. Bawić się. Co najbardziej lubisz robić? Pierniki. Chowanego też. Też chowanego? Tak. Lepiej do bałwana. Babcia gotuje obiadki, robi kolacyjkę i robi kawę. A dziadek? Dziadek pracuje, zabiera mnie do N plus N. Ma czarne włosy i ma jeszcze takie plątane. Dziadek ma czarne włosy trochę. A co dziadek lubi robić? Lubi chodzić do świnek i jeździć traktorem. Nie, ma takie popielate włosy i czasem nosi sukienkę. I ma na imię Gosia. Okej. A o dziadku? Dziadek jest, ma siwe włosy i często nosi czarne bluzki i ma na imię Jarek. Jak wygląda babcia? Jak babcia. A dziadek jak wygląda? Jak dziadek. Ma krótkie włosy. Jak wygląda? Ma babcia ma czarne włosy. Babcia ma takie i nie wiem, czy to jest takie. Włosy są fajni. Tak włosy rodzinnie, no bo ja tak nie wiem, jak to określić dalej. Tak chcę jechać z dziadkiem na motosę. Że ich kocham. I to bardzo. Że ich kocham.